Milovaní bratia a sestry, drahí priatelia. Umilovaní bratia i siostry, drodzy przyjaciele. Srdečnou láskou vás všetkých vítame. Bardzo srdečne vítame vás Božou milosťou. A ďakujeme Pánu Ježišovi, že nám dal túto milosť, že môžeme byť spolu. I ďakujeme Pánu Ježišovi, že okázal nám tú lásku, že môžeme byť razem. Viete, cirkev nezvolávajú ľudia. Viete, kostola nezgromadzajú, nezvolujú ľudia. Ale cirkev zvoláva Duch Svätý. Ale kostol zvoluje, gromadí Duch Święty. A ja som tak veľmi vďačný, že vidím, že v Polsku sa dejú veľké veci. Jestem tak bardzo vďačný za to, že mogę vidieť, že v Polsce dejú sa veľké rzeczy. A Boh zvoláva svoj ľud. Pán Boh zvoluje, gromadí svoj ľud. A to je veľmi dobré, že chválite Pána Boha. To je bardzo dobré, že chválite Pána Boga. Piesňami. Že ho oslavujete. Že ho uvielbiate. Ale ja by som vás veľmi prosil, aby ste dali priestor v cirkvi aj osobným svedectvám. Ale ja vás prosím o to, že by ste tež v kostele dali takú priestor na osobisté svedectvá. Pretože kde v cirkvi prestali znieť osobné svedectvá. Bo tam v kostele, kde prestali rozbrzmievať osobisté svedectvá. Tam prestal život. Tam ustalo życie. Majte vždycky čas a priestor v zbore, v cirkvi pre osobné svedectvo. Zawsze miejcie čas i przestrzeń v kościele na osobiste świadectwa. Lebo osobné svedectvo to je niečo, čo nám pomáha víťaziť. Bo osobiste świadectvo to je coś, co pomaga nám zwyciężać. A písmo hovorí veľmi jasne. I písmo mówi bardzo wyraźnie, že oni zvíťazili pre krv baránkovú. O tom, že oni zvíťazili přes krv baránka. A pre slovo svojho svedectva. I přes slovo svojego svedectva. Je veľmi dôležité, je bardzo vážne, zaznievali svedectva. Aby v kostele rozbrzmievali, aby boli mluvené svedectva. Lebo tam, kde už svedectva neznejú, bo tam, kde neslychať už svedectv, tam je program, je tylko program, a program nebude krmiť Boží ľud. A program nikdy nenakarmí ľudu Božego. Ale to, čo ťa nakrmí, ale, to je svedectvo Božieho slova. Ale to, čo ťa nakarmí, to je svedectvo slova Božego. A svedectvo osobné. I osobisté svedectvo. Viete, to nie je len kázanie. To nie je tylko kazanie. Ale to je svedectvo Božieho slova. Ale to je svedectvo slova Božego. Teda tak zvestovať Božie slovo. A więc tak głosić Boże słowo. Aby šlo zo života do života. Żeby šlo z życia do życia. Zo srdca do srdca. Z serca do serc tych ludzi. Lebo keď je v cirkvi sa zakorení programovanie. Bo jeżeli v kościele zakorzeni się tylko programowanie, tak sa zakorení aj smrť. To tež je zakorení smrť. Tam je život, kde sú svedectvá. Žitie je tam, kde sú svedectvá. Tam je život, kde sa Božie slovo hovorí od srdca do srdca. Tam je žitie, kde Božie slovo je zmluvené z srdca do srdca. A to je veľmi dôležité, aby sme boli úprimní. I je bardzo ważne, żebyśmy byli szczerzy. Aby sme chceli hovoriť nielen o svojich víťazstvách. Żebyśmy nie tylko potrafili mówić o svojich zvyčenstvách. Ale aj o tom, keď sme prehrali. Ale też o tym, kiedy przegraliśmy. Pri jednej príležitosti som hovoril bratom a sestrám o určitej svojej takej prehre. Pri jakiejś okazji opowiadałem braciom i siostrom o jakiejś swojej przegranej. A hovoril som, že ako som to veľmi oľutoval. I mówiłem o tym, jak bardzo tego żałowałem. Ako som prosil Pána o odpustenie. Jak prosiłem Pána o przebaczenie. Jak som wchádzal do takej Božej prítomnosti. Jak wchodziłem w taką Bożą obecność. A potom, ako ma Pán z toho vyslobodil. I tež mluvím o tom, jak Pán Bůh uvolnil mě z toho.
A po skończeniu tego zgromadzenia ktoś przyszedł za mną. I po skończeniu tego nabożeństwa ktoś przyszedł do mnie. A mówi, brat Aleksander. I powiedział, bracie Aleksandrze. Ja som si vždy myslel o tebe, że ty si taki dokonały. Zawsze myślałem o tobie, że jesteś taki doskonały. A teraz widzę, że ty si presne taki jako a ja. A teraz widzę, że jesteś dokładnie taki sam jak ja. Ale ty bojujesz, a nie wzdawasz. Ale ty walczysz, a nie poddajesz się. A to ma veľmi pozbój. I to bardzo mnie zachęciło. Widzicie? Osobne świadectwa. Widzicie, osobiste świadectwa. Dokażą mówić ludziom. One potrafią mówić do ludzkich serc. A ludzie sa w tym świadectwie dokażą uwidzieć swoją własną sytuację. I ludzie w tych świadectwach potrafią zobaczyć swoją własną sytuację. Nie bójcie się mówić aj o swoich pádoch. Nie bójcie się mówić też o swoich upadkach. Nie bójcie się mówić o tym, że kiedy zlyhaliście. I nie bójcie się mówić o tym, że kiedy zawiedliście. Ale mówcie aj o tym, akoście czynili pokanie. Ale mówcie też o tym, jak pokutowaliście. Akoście hľadali Boží. Jak szukaliście Bożego oblicza, plakali, jak płakaliście, jakoście prosili Pana Boga o odpust, jak prosiliście Pana Boga o przebaczenie, a, potem, pokój do waszego, a później jak przyszedł pokój do waszego serca. A potem to dawa obraz tym ludziom, posłuchaczom. A potem to daje taki obraz ludziom, słuchaczom. Że kiedy oni się dostaną do złego stanu. Że kiedy oni w takiej złej sytuacji się znajdą. Ako sa z toho oni dostali. W jaki sposób mogą z tego wyjść. W cyrkwi, gdzie przestali osobne świadectwa, przestał żywot. W kościele, gdzie skończyło się osobiste świadectwo, świadectwa skończyło się życie. U nas na Słowensku mamy takie niektóre społeczeństwa. Mamy takie wspólnoty na Słowacji. Gdzie nie dowolą osobne świadectwa. Nigdzie nie pozwolą na takie osobiste świadectwa. A pastory nie są, nie radzi dawają przestrzeń do osobistych. I pastorzy niechętnie dają taką przestrzeń na osobiste świadectwa. Ale kiedy tak pozrzemy na ten żywot takiego zboru, to jest len program. Ale kiedy patrzymy na życie takiego zboru, to jest tylko program. A wiecie, w programach nie jest żywot. Ale w programie nie ma życia. Programy je, to jest takie jako uspawanie wierzących. W programie jest coś, co tylko usypia wierzących. Ale tam, gdzie mi mówimy to, cośmy przeżyli. Ale tam, gdzie mówimy to, co przeżyliśmy. A nie musimy zawsze len o tych zwycięstwach. Nie musimy tylko zawsze o zwycięstwach mówić. Tak nam otwiera oczy tych posłuchaczy. To otwiera oczy słuchaczy. Chcę wam wydać takie świadectwo osobne. Chcę wam podzielić się z wami takim osobistym świadectwem. Że przed rokiem. Som bol takmer slepý. Byłem prawie ślepy. Jedno oko mi padło dole. Powieka z jednego oka mi opadła. A z drugim okom som już nie widział ani największe písmena, które u lekarza, ocznego lekarza mi ukazał. A drugim okiem już nie byłem w stanie zobaczyć tej największej litery u okulisty, który jest na tablicy. A wiecie, co to spowodowało? Wiecie, co spowodowało ten stan? No mój grzech. Mój grzech. Mój grzech mi spowodował to, że skoro oslepł. Mój grzech spowodował, że prawie oślepłem. A niekto si powiecie, taki to święty Boży mąż, on ma grzech. I ktoś powie, no taki święty mąż Boży i on ma grzech. Hambim się za to, ale wstydzę się tego, ale wyznaję to. A powiem wam, co był mój grzech. I powiem wam, co było moim grzechem. Kto si mi ubliżył? Ktoś mi ubliżył, dokuczył. Ja som veľmi zhorkol. I bardzo zgorzkniałem w swojej duszy. A tak som si povedal, ja już nie chcę być na tym świecie. I powiedziałem, już nie chcę być na tym Panie świecie. Boże, ja som już bol w Twojej sławie. Panie Boże, już byłem w Twojej chwale. Tam to było tak krasne, tak nadherne. Tam to było takie piękne, takie cudowne. A ja chcę iść tam k Ciebie. Ja chcę już tam iść do ja Ciebie. Nie chcę być na tym świecie. Nie chcę już być na tym świecie. Z ludźmi ciągać za prsty. I nie chcę się szarpać za palce z innymi ludźmi. Mam już tego dosyć. Tak jak Eliasz tam przy tym potoku. Tak jak Eliasz tam nad potokiem. Mówi, Panie Boże, weź mi moje żywo. Mówi, Panie Boże, weź moje życie. Już mam tego dosyć. Mam tego dosyć. A Pan Bóg mu nie zabrał żywot. A Pan Bóg nie zabrał jego życia.
ale mu ukázal, že má s ním plán. Ale pokázal mu, že má plány s ním związané. Viete, horkosť v našom živote, viete, goreč v našom życiu, mnohokrát spôsobuje to, wielokrotnie powoduje to, že myslíme na to, že nechceme žiť. Že myslíme v taký spôsob, že nechceme už viacej žiť. Máme svoje deti, máme svoje rodiny. Máme svoje deti, máme svoje rodiny. A jednoducho proste zabúdame v tej našej bolesti, že niekto nás potrebuje. I v tým svojim bólu zapomíname o tom, že ktoś nás potrebuje. A potom by sme chceli odísť Pánu Bohu. I potom chcelibyśmy odejść do Pana Boga. To sa aj mne stalo. I to mi się przydarzyło. Ale ja som o tom nehovoril nikomu. Ja o tym nie mówiłem nikomu. Ale v svojom srdci som to takto držal. Ale trzymałem to tak v svojim srdcu. A hovorím, Pane, ja mówię, Panie, ja chcę iść z Ciebie. Chcę iść do Ciebie. A ja som wiedział, że Pan Bóg nie chce jeszcze. Ja wiedziałem, że Pan Bóg tego jeszcze ale nie chce. Ja som chcel. Ale ja chciałem. Panie Boże, Ty nie chcesz, ale ja chcę. Panie Boże, Ty nie chcesz, ale ja chcę. A tak to som proste išiel proti Božej vôle. I tak szedłem przeciwko woli Bożej. A jedno ráno, keď som sa zobudil. I pewnego ranka, kiedy się obudziłem. Pozerám som sa na veci. Patrzę na rzeczy. A widzim dvojmo. Widzę podwójnie. Kiedy som sa pozrel na vázu. Kiedy popatrzyłem na wazę. Tak som videl dve vázy. Widziałem dwie wazy. A to było takie veľmi nepríjemné. To było takie bardzo nieprzyjemne. Lebo predstavte si, že pozrete na niekoho a vidíte dvoch. Wyobraź sobie, patrzysz na kogoś i widzisz dwóch. Keď máš niekoho rád, ako ja Zuzku, že som sa na ňu pozrel, tak som videl dve Zuzky, to by bolo rád. No, jeżeli kogoś lubisz, tak jak ja Zuzkę, to masz radość, patrzysz na jedną, a widzisz dwie. Ale keď mi prišiel šek na vyplatenie elektriky. Ale jak mi prišiel rachunek za prąd. No tak som videl dva šeky. To videl dva rachunky. O, hovorím, tak radšej si jedno oko zažmúrim. To radšej zasłonię sobie jedno oko. Viete, tak to je s človekom. Tak to je s človekiem. Keď sa protiví s Bohom. Kedy sprzeciwi się Bogu. Prichádzajú ťažkosti. Prichádzajú trudnosti. Prichádzajú nemoci. Choroby prichádzajú. Nevysvetliteľné. Nerozwiązywalne. Zuzka mi povedala, musíš ísť doktorovi, predsa nemôžeš takto fungovať. Zuzka povedala, musíš ísť do lekára, nemôžeš tak funkcionovať, že všetko vidíš podvojne. A ja som proste sa snažil, aby som to spojil, ale to sa nedalo. Ja starałem się, żeby to wróciło do porządku, ale nie dało się tego. A lekár, toho najlepšieho lekára som dostal. I dostałem się do najlepszego lekarza z ludzi. Była mi wysoka odborníčka. Bardzo dobry fachowiec, lekarka. A dokonca proste jej syn a môj syn sú kamarádi. Ostatecznie nawet jej syn i mój syn się przyjaźnią. Takže ona robila všetko preto, aby mi pomohla. I ona naprawdę robiła wszystko, aby mi pomóc. Ona sa tak starala o mnie, ako o svoju rodinu. Ona się troszczyła o mnie, jakby o swoją rodzinę. Ale čím viac sa o mnie starala, tým bol môj zrak horší. Ale im bardziej o mnie się troszczyła, tym mój wzrok był gorszy. Widzicie, to nie na lekarzu zależy. Wiecie, to nie od lekarzy zależy. Ale zależy na postoji naszego serca. Ale wszystko zależy od postawy naszego serca. A wiecie, po 10 dniach. I wyobraźcie sobie, po 10 dniach. Ja som już był takmer ślepy. Nie byłem prawie ślepy. A doktorka si ma zawołała. Lekarka zawołała mnie. A mówi, pan Barkocy. I mówi, panie Barkocy. My už ďalej lekárska veda tu nevie pomôcť. No, viedza, medicína už v tým temáte pomôcť nemôže. My sme robili všetko, čo bolo v našej sile. Zrobili sme všetko, čo bolo v našej moci. Ale oko má 9 nervov. Ale oko má 9 nervov. A 7 nerv máte mŕtvy. I tvoj 7 nerv je mŕtvy. Hovorím 7? 7? A také mi to bolo divné. Prečo nie šiestý? Ale... Bolo to divné dla mňa, dlačego nie šústy alebo úsmy. A prečo siedmy? Dlačego siedmy? No lebo ten siedmy nerv vám nereaguje. No bo u tebe ten siedmy nerv nereaguje. A preto vlastne tie oči nie sú spojené. Dlatego ten vzrok je rozdvojený. A tak som, vtedy som pochopil, že niečo to má z tą świętością. I wtedy to zrozumiałem, że to ma do czynienia coś ze świętością. A oni mnie prepuścili do domu. Oni wypuścili mnie do domu.
A kiedy som prišiel domov, i kiedy przyjechałem do domu, vošiel som do svojej komórky, wszedłem do swojej komórki a povedal som: Panie Ježišu, ja wiem, prečo som slepý. I powiedziałem: Panie Jezu, ja wiem, dlaczego jestem ślepy. Lebo sa protivím Tebe. Bo sprzeciwiłem się Tobie. Ty chceš, aby som žil? Ty chceš, abym žil? Aby som povzbudzoval Boží národ, aby zachęcać, pobudzać Boží ľud, Boží národ. Ty máš so mnou plány? Máš plány ze mnou związane? A ja chcem ísť domov. A ja chcę iść do domu. A wiem, że to jest mój grzech. I wiem, że to jest mój grzech. Widzicie, niekiedy aj keď sa nedívaš na to, že kedy Boh si ťa má povolať, ale ty chceš, tak ideš proti Bohu. Nawet jeżeli nie wiesz, kiedy Pan Bóg powinien cię powołać, On nie chce tego zrobić, ale ty chcesz, w ten sposób sprzeciwiasz się Bogu. A wyznał som mu tento grzech. Wyznałem mu ten grzech. A som mu povedal: Drahý Spasiteľu, Panie Ježišu. I powiedziałem: Drogi Zbawicielu, Panie Jezu. Ja od tejto chwili rád som na tomto svete. Od tej chwili z radością jestem, chętnie jestem na tym świecie. Odpuszczam tym ludziom. Wybaczam tym ludziom. A już nie będę w swoim sercu drżać gorkość. I nie będę trzymał goryczy w swoim sercu. A moja Zuzka sa pýta, hovorí: Tatínko, na konci týždňa sme mali ísť tam niekde. Do Zamościa. Do Zamościa. Kochane, pod koniec tygodnia mamy jechać do Zamościa. A co teraz będzie? Co teraz będzie? Si ślepy. Jesteś ślepy. A mówię: No ale usta nie mam ślepe. Ust nie mam ślepych. Proste ja będę ślepy, ale będę kazał. Będę ślepy, ale będę głosił. A ty chcesz tak to iść? Chcesz tak jechać? Mówię: Chcę. Chcę. Tak mówię: Idę ma ja tak z tym. Dobra, jadę razem z tobą. A išiel som. I poszedłem. A už aj na ceste tam sa mi zlepšoval zrak. Już po drodze mój wzrok się poprawiał. Po skończeniu zgromadzenia. Po skończeniu nabożeństwa. Prišli jedni manželia ku mnie. Przyszło takie małżeństwo do mnie. A hovoria: Możemy się za teba pomodlić? I zapytali: Bracie Aleksandrze, możemy się pomodlić o ciebie? Możecie. Możecie. Pomazali ma olejem. Pomazali mnie olejem. Modlili się za to, aby się moje oczy uzdrowiły. Modlili się o to, żeby się moje oczy uzdrowiły. A wiecie, kiedy w tej głowie, w tym myśleniu, się naprawia rzeczy. Wiecie, wtedy w głowie, jeżeli w głowie, w naszym myśleniu rzeczy się poprawią, tak się nawraci aj zdrowie. To wtedy wraca też i zdrowie. Wiecie, pokanie to jest pochodzenie metanoia. Wiecie, zmiana myśli. W oryginale pokuta to jest metanoia, a to znaczy zmiana myślenia. A kiedy my zmienimy swoje myślenie, i kiedy my zmienimy swoje myślenie, tak aby za to nasze myślenie lubiło Bogu, tak aby nasze myślenie podobało się Bogu, tak się nawraci nasze zdrowie. To wtedy wraca nasze zdrowie. A naraz się te przedmioty zaczęły bliżyć. I nagle te przedmioty zaczęły się do siebie zbliżać. A biegom dwóch tygodni. I w ciągu dwóch tygodni. Już som znowu widział jedno. Widziałem już wszystko na nowo, pojedynczo. A ten martwy nerw. I ten martwy nerw ożył. Wiecie, to lekarska wiedza nie wie wyswetlić. No, ten świat medycyny tego nie potrafi wyjaśnić. Wiecie, nasze szpatne myślenie spowoduje nasze niemoc. Nasze złe, niewłaściwe myślenie powoduje nasze choroby. Wiecie, jak chcecie niekto być zdrowy, zupełnie zdrowy. Wiecie, jeżeli ktoś z was chce być zdrowy, zupełnie zdrowy. Tak, myślimy tak, jak myśli Pan Jezus. To myślmy tak, jak myśli Pan Jezus. Lebo myśl Pana Jezusa, myśl Chrystusa uzdrawuje aj całe nasze ciało. Bo myśl Chrystusowa uzdrawia całe nasze ciało. Ale kiedy my się niepokoimy. Ale kiedy my jesteśmy niespokojni. Mamy w sobie taką gorkość. Mamy gorycz w sobie, nieprzebaczenie. Tak jednoducho przez ten nasz mózg przechadza do całego ciała. To przez nasz mózg przepływa do całego naszego ciała. Taka informacja. Taka informacja.
która drażni nasze ciało, która drażni, rozdrażnia nasze ciało, a spowoduje niemoc i powoduje choroby. A kiedy my czynimy pokanie, a kiedy pokutujemy, a już myślimy tak, jako myśleć mamy, i kiedy już zaczynamy myśleć tak, jak myśleć powinniśmy, tak ta nasza myśl wywoływa takie enzymy a takie látki z naszego ciała przyniesie do przodu. To ta nasza myśl wytwarza takie substancje, które przepływają przez nasze ciało. A uzdrawiają te chore miejsca. I one uzdrawiają wszystkie te chore miejsca. Wiecie, mnogi chrześcijanie, kiedy kończą kazanie, wielu chrześcijan, kiedy kończy kazanie, tak przykazują, aby są za modlił za ich uzdrowienie. To przychodzą do mnie, żeby modlić się o ich uzdrowienie. Jedna siostra mi wołała z drugiego opacznego świata. Jedna siostra dzwoniła do mnie z drugiego końca świata. A mówi, dostała som na was číslo, proste, a ja som veľmi chora. I powiedziała do mnie, no dostałem numer do ciebie, a jestem bardzo chora. Mógłbyś się za mnie pomodlić? Mógłbyś się pomodlić o mnie? Lebo bolia ma kríže. Kręgosłup mnie boli. Mam cukrovku. Mam cukrzycę. Mam wysokie ciśnienie. Mógłbyś się za mnie pomodlić? Czy mógłbyś się o mnie pomodlić? A mówię, siostra, a grzechy cię nie bolą? Pytam się, siostro, a twoje grzechy cię nie bolą? Tu cię boli, tam cię tu boli. Tu cię boli, tam cię boli. Ale grzechy cię nie bolą? A grzechy cię nie bolą? A ona mówi, jakie grzechy, ja nie mam grzechy. A ona mówi, ale jakie grzechy, ja nie mam grzechów. A ja jej mówię, o, jaka święta żena. Ja mówię, o, jaka święta niewiasta. A mówię, ty nie masz grzechów? Ja się pytam, ty nie masz grzechów? Ja som jeszcze takiego człowieka nie stałem. Jeszcze nie spotkałem takiego człowieka. A że ona nie wie o żadnym. Ona nie wie o żadnym. Mówię, tak, ja ci mam ich powiedzieć. Ja mówię, ja ci je mam pokazać, wymienić? No, że może, jak wiem. Jeżeli wiesz, to możesz. Tak, mówię, wiesz co? To ja powiedziałem, wiesz co? Kiedy twój mąż nieco powie. Jeżeli twój mąż ci coś powie. Tak, nie, jesteś taka nazłościona. To no, szybko jesteś taka rozgniewana. Że jesteś na suficie, ore. Że jesteś pod sufitem u góry. A tak też krabu dole z sufitu. Z tego sufitu muszę cię zdrapać, żebyś zeszła na dół. Jesteś taka nerwowa. A mówię, ty nie masz pokoju. Nie masz pokoju? A nadawasz, a krzyczysz na swojego. Narzekasz, krzyczysz na swojego męża? A ja sobie nigdy w życiu nie widziałem. Nigdy w życiu jej nie widziałem. Nikt mi nic o niej nie powiedział. Nikt mi nic o niej nie powiedział. A ja sobie powiedział wszystko o niej. A ja o niej, jej powiedziałem wszystko. A mówię, a ty nie masz grzechów? I ja mówię, ty nie masz grzechów? A ona mówi, a ona masz prawdę. Tak, masz rację. No mówię, no widzisz, a tak najpierw no, czyń pokanie. I ja mówię, no to widzisz, najpierw pokutuj. A chcesz, aby twój cukier proste przestał? Chcesz, żeby twój cukier się uspokoił? A chcesz, aby twoje ciśnienie żeby twoje ciśnienie wróciło do normy? Tak, czyń pokanie. To pokutuj. No, że jak to mam robić? Jak to mam zrobić? No masz tam niegdzie męża. Ja mówię, masz tam męża przy sobie? A ona mówi, tu stoi przy mnie. Stoi, obok mnie, słucha. A mówię, no tak, wiesz co? To ja mówię, klęknijcie jeden oproti drugiemu. To ja mówię, to klęknijcie teraz jeden obok drugiego. A proście si uprynie jeden o drugiego odpuśćcie. I poproście jeden drugiego bardzo szczerze o przebaczenie. A oni nie si klękli. I oni od razu uklękli. A oni... Płaczą si pytali jeden o drugiego odpuścić. I oni w płaczu jeden drugiego prosili o wybaczenie. Bo Duch Święty odhalił ich jednanie, ich żywot. Bo Duch Święty odkrył ich sposób rozwiązywania rzeczy, ich życie pokazał. A kiedy som widział to uprymne pokanie. I kiedy widziałem tą szczerą pokutę. Tak som powiedział, tak ty cukrica już tu nie masz co hľadať. I ja powiedziałem, no to ty cukrzyca już tu nie masz nic do szukania. A ty wysokie ciśnienie. Wysoki tlak, nie masz tu czego. I ty wysokie ciśnienie, już tu nie masz nic do szukania. W imieniu Jezusa Chrystusa ci przykazuję ty choroba. Chorobo, nakazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, abyś odeszła. A oni obydwaj przyjęli Pana Jezusa do swojego serca. Oni obydwaj jej przyjęli Pana Jezusa do swojego serca. A ona była uzdrowiona. I ona była uzdrowiona. O niekoľko dni wołała jej przyjaciółka. I za kilka dni zadzwoniła jej przyjaciółka. A mówi, i mówi, ja som jej dala telefonne číslo na ciebie. I powiedziała, ja dałam jej twój numer telefonu. A
Ja som jej to už toľkokrát všetko hovoril. Ale ja tyle razy jej to všetko už povedalam. Ale mňa nepočula. Ale mne neusluchnela. Ale jak ty si jej to povedal. Ale kedy ty jej to povedalaš. A ona vedela, že ty to nemáš odkiaľ vedieť. I ona vedela, že ty nemáš skąd tego wiedzieć. A ty ju premohol. I przemógł ją Duch Święty. Tak ona činila pokánie. No to vtedy pokutovala. A mám pre teba dobrú správu. I mám dobrú viadomosť dla tebe. Že už cukor má v norme. Cukier má v normie. A takisto tišnenie má zdravé. I má zdravé tišnenie, vlastivé. Všetko je v myslení človeka. Všetko je v spôsobe myšlenia človeka. Božie slovo. Keď takto si držíme. Kedy tak je trzymáme. Tak ono chce hovoriť do našej hlave. Ono chce mluviť do našej głowy. Nášmu lokťu. Nie do našeho lokťa. Ani nie do kolien. Ani nie do kolan. Ale ono chce hovoriť do našej hlavy. Ale ono chce mluviť do našej głowy. A tak málo ľudí to pochopí. I tak málo ľudí to rozumie. Že keď hovorí Pán. Kedy Pán mluví. Tak v tej poslušnosti. To v tým posłuszeństwie. Že my pochopíme a príjmeme Božie slovo. Že zrozumieme i přijmeme slovo Bože. Tak nachádzame svoju záchranu. Znajdujeme v tým svoje zbavienie, ale tož uzdrowienie. Poviem vám o innej mojej neposlušnosti. Opowiem wam o innym moim nieposłuszeństwie. Lebo z toho sa najlepšie nauči. Bo na tym się najlepiej nauczymy. Bol som kazateľom v jednom zbore. Byłem kaznodzieją w jednym zborze. A proste oni povedali, ty si evangelista, my potrebujeme učiteľa. I oni mi povedali tak, ty jesteś evangelistą, my potrzebujemy nauczyciela. A my chceme iného kazateľa. Chceme iného pastora. A proste, ja som ale videl, že ja aj vyučujem, aj evangelizujem. Ja videl to, množia sa že ja i evangelizuje, i naučam, i učňov přibýva. A nevedel som pochopiť, prečo. Ja nemohol zrozumieť, dlačego. A tak som si hovoril, prečo, I, pane, prečo? Ja ciągle mówiłem, dlaczego, panie, dlaczego? Ja som vedel, prečo. Ja vedel, dlaczego. Lebo keď ľudia niečo nechcú, tak nechcú. No bo ľudia, ak čoho nechcú, to nechcú. A ja to musím prijať a pokoriť. Ja musím to ukořiť i zaakceptovať. Ale moja pýcha? Viete, tak som si myslel, ja brat Barkovci. Ale ja sobie tak myslím, no ja brat Barkovci. Takto jednajú. Tak ze mnou postępują. A prečo to tak? Dlaczego tak robią? To moje ja bolo urażone. Moje ja było urażone. To nie było świeckie ja. To nie było świeckie ja. To było takie nabożeństwo. To było takie religijne ja. Ja służę Panu. Ja sa obetuję. Ja się poświęcam. Ja czas zwenuję ludziom daję mój czas. Nadaję od swojej rodziny, od Zuzki otrawam. Czas zabieram mojej rodzinie, mojej Zuzce. I dlaczego oni to ze mną robią? I dlaczego? Takto išlo mojej hlave. Takto się kręciło w mojej głowie każdego dnia. A raz, keď som sa tak pozrel do zrkadla. I raz, kiedy popatrzyłem do lustra. Tak som videl, že mi tu rastie rožok. Widziałem, że mi tu jakiś róg rośnie. Hovorím. No. Jeden? Keby dva, tak to ešte. No, dva ešte by vyglądalo jakoś. Ale jeden rožok? Jeden róg? Tak som išiel k doktorovi. Poszedłem do lekarza. A hovorím, pán doktor. Ja mówię, pani doktorze. Pozrite, jak budem vypadať. Niech pan popatrzy, jak będę wyglądał z jednym rogiem. Keby som mal aspoň dva. Żebym chociaż miał dva. Tak by som ma tam lepšie vypadal. No to już bym trochę lepiej wyglądał. Ale jednym rożkom. Ale z jednym rogiem. A doktor hovorí, pán Barkovci, nie wcipkujte. Mówi, pani Barkovci, niech pan nie dowcipkuje z tym. Lebo toto jest strasznie ważne. Bo to jest bardzo poważna sytuacja. Wy jesteście na kraju śmierci. Jesteś na granicy śmierci. Wy macie proste meningeo. Macie to coś tam? No. W głowie? Ano. A to trzeba wyrezać, a nie len, że ten guz, ale aj kość. Ale trzeba to wszystko wyciąć i nie tylko ten guz trzeba wyciąć, ale kość trzeba wyciąć. A to jest proste, to jest ważne, jako jest żywot sam.
To jest tak ważne, jak życie jest ważne. A mówi, tedy a wtedy was będziemy operować. I powiedział, tego i tego dnia będę cię operował. A tak som sa pripravil na to. Przygotowałem się na to. Tak som si myslel, že tak veľa všeli, čo som už zažil. I tak sobie myślałem, już tyle różnych rzeczy przeżyłem. Už ani nie som nejaký mladý. Już nie jestem jakiś małolat. Mladík. Młodzieniec. Tak. Tak už môžem aj odísť z tohoto sveta. Nawet mogę już odejść z tego świata. Taký som bol spokojny. Byłem spokojny. Ja milujem Pána Ježiša. Kocham Pána Jezusa. A keď Pán tak chce, tak ma zoberie. Jak Pán Jezus chce, to mnie zabierze do siebie. A tak som nastúpil do nemocnice. Pojechałem do szpitala. Prišiel jeden pielęgniar. Przyszedł pielęgniarz. Posadil ma na takú stoličku. Posadil mnie na krześle. Doniesol si náhradie, vyholili mi hlavu. Przyniósł jakieś narzędzia, ogolili mi głowę. A kiedy mi začal strihať hlavu. I kiedy začal mi golić głowę. Ja som tak sedel. Siedziałem tak. On mi dal tú plachtu okolo krku. Dał mi jakiś ręcznik obok szyi. A tak som sa usmieval. I uśmiechałem się. A ten pielęgniar hovorí, kto ste vy, pán Barkovci? A ten pielęgniarz pyta, kim ty jesteś, panie Barkovci? A ja hovorím, ja som Boží služok. Powiedziałem, jestem Bożym sługą. A ten pielęgniar vedel, že mnie budú vytínať z hlavy. I ten pielęgniarz vedel, že będą mi vycinać z głowy tego guza. A on sa divil, že ja som taký spokojný. I on nie mógł się nadziwić, že jestem taki spokojny. A preto sa pýtal, kto ste? I dlatego pytał, kim ty jesteś? A ja som povedal, ja som Boží sługa. Ja powiedziałem, ja jestem Bożym sługą. A on začal činiť pokánie. I on začal pokutovať. Nikdy som ho nevidel. Nikdy go nie widziałem. Ani som nevedel, kto to je. Nie wiedziałem, kto to jest. A on hovorí, a ja som bol kedysi blízko Pána. I powiedział mi tak, ja też kiedyś byłem blízko Pána. Ale potom prišlo do toho jedno svetské dievča. Ale v to moje życie vešla kedyś jedna świecka dziewczyna. Ona ma oddialila od Pána. Ona odprowadziła mnie od Pána. A teraz już nie mam ani Pána, ani dziewczynu. A teraz już nie mam ani Pána, ani tej dziewczyny. Diabeł ma oklamal. Diabeł mnie okłamał. Tak plakał, jak ma strihal. Tak płakał, jak mnie golił. Że na tą moją holą głowę mu kwapkali te holu. Że na tą moją łysą głowę te jego ciepłe łzy leciały. A kiedy ma dostrihal, dovolil. I kiedy do końca mnie już dogolił. On povedal, ja sa vrátim k Pánovi. I povedal, ja się wrócę do Pána. A som rád, že som sa s vami stretol. Jestem szczęśliwy, že ťa spotkałem. Ale ja som mu nič nehovoril. Ja nic mu nie mówiłem. On videl len ten pokoj na mojom srdcu. On tylko videl ten pokój v mojom srdcu. A kým ma doholil a dostrihal, on odovzdal svoje srdce. Zanim ja obťul i ogolil, to oddal svoje życie Pánu Jezusovi. Potom som išiel na operáciu. Potom poszedłem na operację. A po operácii. I po operácii. Som sa zobudil z narkózy. Vybudiłem się z narkózy. A dívam sa, čo to je so mnou. Patrzę, co się ze mną stało. Kable zo mňa trčali. Same kable sterczały ze mnie. Proste vypadal som ako nejaký počítač. Vyglądałem jak komputer. Hovorím, no, oni so mňa spravili počítač, ale mnie treba i zna toalety. No zrobili ze mnie komputer, ja muszę iść do ubikacji. Tak som si to wszystko pobrał. Zdjąłem to z siebie wszystko na dół. A išiel som na toalet. I poszedłem do ubikacji. A naraz poczułem, że kryczy pielęgniarka. Nagle słyszę, jak pielęgniarka krzyczy. A mówi, pan Barkovci, pan Barkovci, gdzie się zgubiłeś? Mówię, tu som na toalet. No jestem w ubikacji. A co tam robisz? Co tam robisz? A mówię, a co raz, co się robi na... A co się robi w ubikacji? A mówię, ale to nie śmiecie. Ale nie możesz tego robić. A mówię, tak, co są to ma puścić? Do gaci? Do spodni miałem to zrobić. Także, proste... A hovorí, prišla ku mne a hovorí, musíme vás, ja vás obslúžim, ja vám dám, ja vám dám všetko. Prišla do mne, mówi, muszę cię obslúžiť, zatroszczyć o ciebie, wszystko, co potrzebujesz.
nie możesz tych, tych urządzeń odpinać. Ty się źle czujesz. Ja się dobrze czuję. Tak miałem głowę wykrojoną. Taką wielką dziurę miałem w głowie. Tak, dobrze się czujesz i masz wielką dziurę w głowie. A dalszą noc. I w następną noc przyszedł ku mnie Pan Jezus. Przyszedł do mnie Pan Jezus. A pytał sama Aleksander, chcesz, nieco ci ukażę. I powiedział Aleksander, chcesz, coś ci pokażę. A ja sam powiedział, ano, Panie, chcę. I ja powiedziałem, tak, Panie, chcę. A on ma chwycił za rękę. Chwycił mnie za rękę. A wiedol ma. I prowadził mnie. A było takie szaro. Było szaro. Ani dzień, ani noc. Wyglądało ani dzień, ani noc. A on stał przy mnie. Stał przy mnie. Drżał mnie za rękę. Trzymał mnie za rękę. A wiedol ma. I prowadził mnie. A tak my szli spolu. I szliśmy razem. A w jednej chwili mówi, tu, przez ten poraz, przez ten burz, przejdziemy na drugą stronę. I powiedział do mnie, teraz przez ten burz przejdziemy na drugą stronę. A przeszliśmy na drugą stronę. Przeszliśmy na drugą stronę. A na drugiej stronie było światło. Na drugiej stronie było światło. Krasnie tam było. Przepięknie tam było. A widział są wiele ludzi tam. Widziałem mnóstwo ludzi. Byli jednako obleczeni. Wszyscy byli jednakowo ubrani. Wszyscy byli radosni. Wszyscy byli radośni, szczęśliwi. Wszyscy się do nas uśmiechali. A witali nas pogledem. I Pana Jezusa. Witali nas swoim spojrzeniem i mnie i Pana Jezusa. Ale ja sam nie wiedział, że sam zomrał. Ale ja nie wiedziałem, że umarłem. Ja sam przeszedł do tego żywota. Ja przeszedłem do tego życia. A ja sam zadziwiał na tych radosnych ludzi. I patrzyłem na tych szczęśliwych ludzi. A ja sam myślałem, że preto ma tam Pan Jezus dowiedział, że im mam kazać Boże Słowo. Ja myślałem, że Pan Jezus mnie tam doprowadził, żebym im głosił Boże Słowo. Kiedy tam widzę, cały zastęp oproti stoi. I kiedy widzę, naprzeciwko mnie cały tłum stoi. Tak są zodwigł ruki. Podniosłem ręce. A zaczął są sam modlić. I zacząłem się modlić. Drogi niebieski Ojcze. Drogi niebiański Ojcze. Z całego serca Ci dziękuję. Dziękuję Ci z całego serca. Posłałem na ten świat Pana Jezusa. Że posłałeś na ten świat Pana Jezusa Chrystusa. Jako naszego ratownika. A kiedy są potem dalej pokraczował. I kiedy kontynuowałem. Tak naraz sam mój język zmienił. Mój język zmienił się. A pokraczował sam niebieską rzeczą. I zacząłem mówić niebiańskim językiem. Ja sam nigdy nie wiedział, że w niebie się będzie mówić niebieskim językiem. Ja nie wiedziałem nigdy, że w niebie się będzie mówić niebiańskim językiem. Ale kiedy sam tam był. Ale kiedy tam byłem. Tak ja sam mówił to w niebieską rzeczą. To zacząłem mówić tym niebiańskim językiem. A jak... Tak sam si dawał otázku. Ja teraz mówię... Takim to językom, czy rozumieją ci ludzie, co ja mówię? I tak się zastanawiałem, zadawałem sobie pytanie, kiedy mówię tym niebiańskim językiem, czy ci ludzie mnie rozumieją? Ja na chwileczku przestał. Przestałem na chwilę. Poczuwałem się. Słuchałem. A naraz poczułem, że całe to mnóstwo ludzi są wszyscy modlą. I słyszę, że cały ten tłum, wszyscy się modlą. A to był taki hukot tych modlitw. I to był taki... taki ruch, taki monotonny. Taki dźwięk, nie wiem jak to nazwać, taki monotonny wydawało się. A proste tam nie było takie, wiecie, że niekto wykrykował. Nie było tam czegoś takiego, że ktoś tam wykrzyczał i takie czasami halleluja, coś. Nie, tam to było spokojne. To było takie spokojne. Taka modlitwa wiary to była. Ale to była taka modlitwa wiary. Czym więcej się tam modlili, tym są było blażeniejsi. I im dłużej się tam modliliśmy, tym bardziej było mi błogo i błogo. A potem są, jako ten hukot tych modlitw w tym jednym tonie pohuczało. I kiedy ten szum tych modlitw tak przebiegał w tym jednym tonie, naraz som počúval, ako tá modlitba sa premienia na pieśń. I nagle słyszę, že tá modlitba płynnie przechodzi w pieśń. Nádherná pieśń. Przepiękna pieśń.
Ja som nigdy tak krásnu melódiu nie. Nigdy nie słyszałem tak pięknej melodii. Veľmi veľa piesni. Je mnóstwo pieśni słyszałem. Ale taką nádherną, jak tam wtedy, ale nigdy. Taki cudowny jak tam, nigdy nie słyszałem. A ja som ju spieval. I śpiewałem ją. A pretože som w tej nebeskej reči, proste bol w tej modlitbe, która sa premenila na piesek. Dlatego, że w tej niebiańskiej mowie modliłem się i potem ta modlitwa przemieniła się w pieśń. A ja som bol veľmi blażeny. Byłem taki, tak błogo mi było. Szczęśliwy. Szczęśliwy byłem. A wtedy ten, który przy mnie stał, mi powiedział. I wtedy ten, który stał przy mnie, powiedział. Teraz sa śpiewa pieseń Barankowa. Teraz śpiewa się pieśń Baranka. A jak ja som poczuł, że ja śpiewam pieseń Baranka. I kiedy usłyszałem, że śpiewam pieśń Baranka. O, to si nie wiecie, całe serce są do tego położyć. Nie możecie sobie wyobrazić, włożyłem w to całe moje serce. Taki som bol šťastný, że ja mnie sa dostala ta miłość, że mogę śpiewać tuto. Byłem taki szczęśliwy, że tej łaski dostąpiłem, że mogę tą pieśń śpiewać. Tak som wszystko do tego. Całe serce w to włożyłem. Męże, co się stało? Ale co się stało? Jak som położył wszystko do tego. Kiedy wszystko włożyłem w tą pieśń. Ja to zaczęło dźwigać. Zaczęło mnie to podnosić. A chciało mnie to zabrać w smerą tronu Bożego. I chciało mnie to zabrać w kierunku Bożego tronu. Ja som ten tron nie widział. Tego tronu nie widziałem. Cały tron był zahalony mgłą. Cały tron był zakryty mgłą. Ale ta sława Boża, ta prytomność Boża była tak mocna z tej mgły. Ale ta chwała Boża, ta Boża obecność była tak potężna z tej mgły. Że nikt mi nie musiał mówić, że tam troni Bóg. Nikt nie musiał mi mówić, że tam siedzi na tronie Bóg. Ale nie widział som ani rożok z tego. Nawet rożka tego tronu nie widziałem. Tylko mgła. A odtiaľ wychádzala mocna sława. I taka potężna chwała Boża z tego wychodziła. A jak mi powiedział, że teraz się śpiewa pieśń Barankowa. I kiedy powiedział mi, że teraz jest śpiewana pieśń Baranka. Tak ja som všetko do toho položil. Całe serce v to vložilem. Mňa to dvíhalo. Podnosilo mne to. Chcelo ma to zobrať tam. I chcel mne to tam zabrať. Ale Pán Ježiš nedovolil. Ale Pán Jezus nie pozvolil. V momente som sa zobudil. V momente sa obudilem. V nemocničnej posteli. V špitálnym úžku. A tak, viete, tam bola taká blaženosť. I tam bola taká blagosť. A tá pieseň bola tak nádherná. A tá pieseň bola tak prepiękna. Vyvolávala takú blaženosť, akú som nikdy v živote nezažil. I ona povodovala takú blagosť, jakej nikdy v życiu nedoświadczyłem. A teraz sa zobudíte? Teraz się obudziłem. Do tela? V ciele. A naraz som zistil, že ten normálny život je hlboká depresia oproti tomu, čo je v nebi. I potom stvrdziłem, že to, co my przeżywamy tu na ziemi, to jest głęboka depresja w stosunku do tego, co przeżywałem tam. A začal som hneď plakať. I zaraz začal płakać. A hovorím, Panie Ježišu. Ja mówię, Panie Jezu. Nie nechaj ma tu. Nie zostawiaj mnie tu. Zabierz mnie z powrotem. Chcę być tam, gdzie ty jesteś. Plakal som, prosil. Płakałem, prosiłem. A Pan Ježiš sa postavil za môj chrbát. A Pan Ježiš stał za moimi plecami. Nevidel som. Nie widziałem go. Ale počul som jeho hlas. Ale usłyszałem jego głos. A povedal dve slova. Dva slova powiedział. Očistil som ťa. Očistiłem cię. A uzdravil som cię. I uzdrowiłem cię. A v tej chvíli on odišiel. I v tym momencie odszedł. A ja som hovoril, Panie, ale nie toto som prosil. Ja mówię, Panie, nie o to prosiłem. Zabierz mnie z powrotem. Zabierz mnie tam do Twojej chwały. To było niečo nádherné. To było coś cudownego. Ale už Pán viacej neho, už so mňou nehandrkol. Už netargoval sa ze mnou. Ráno prišiel lekár. Ráno prišiel lekár. A pozrel na prístroje. Popatril na tie urządzenia. A videl, že prístroje ukazujú. I videl, že to urządzenie pokazuje linię ciągłą. Pozrel na mňa. Popatril na mňa.
Čo sa s vami stalo, pán Barkovci? Co się z tobą stało, pani Barkovci? Ale ja som bol vlažen. Ja byłem taki w takiej błogości. Wiecie, zrejme moja tvár žiarila, lebo keď aj Mojžiš bol v blízkosti Božej, tak mu žiarila tvár. Z pewnością moja twarz promieniowała, to tak jak wtedy, kiedy Mojżesz szedł z góry, to jego twarz promieniowała. A lekarz się tego wystraszył. Lekarz się tego wystraszył. Widział, że to nie jest przyrodzone. Widział, że to nie jest naturalne. A mówi, co się wam stało? Co się z tobą stało? A Duch Święty mi powiedział, nie powiedz. A Duch Święty powiedział, nic mu nie mów. Lebo jak ty mu powiesz, że si był w niebie, nie cię poszło na psychiatrę. Bo jak powiesz, że byłeś w niebie, to zaraz cię do psychiatryka zawiozą. A tak som povedal, dobre sa cíti. Dobre się czuję, powiedziałem. Pán Barkovci, ale ja vás musím vyskúšať. Ja muszę pana wypróbować, panie Barkovci. Niečo mi tu ukazujú prístroje. Coś mi te urządzenia pokazują. Ja musím skúsiť, že či máte zdravý rozum. Ja muszę stwierdzić, czy w ogóle masz zdrową głowę. Tak sa pýtali, koľko je 5x5. Pytał, ile jest 5 razy 5? Koľko je 3x7? Ile jest 3 razy 7? Skúšal ma násobilku. Egzaminował na wszystkie sposoby. Keď som mu dobre všetko odpovedal. I kiedy wszystko dobrze odpowiedziałem. Na hlas hovorí. Mówi na głos. No on ma logiku dobrą. No logikę ma dobrą. A čo sa s ním stalo? To co się z nim stało? Ja mu vidím na tvári, že niečo sa s ním stalo. Widzę po jego twarzy, że coś się wydarzyło. A hovorí, budem musieť chodiť každú pol hodinu vás kontrolovať. Co pół godziny będę musiał przyjść do ciebie na kontrolę. A ja mu hovorím, pán doktor, ja mám čas. Ja mówię, pani doktorze, mám čas. A on chodil. I chodził. No a keď prišiel štvrtý deň. I kiedy czwartego dnia przyszedł. Ráno prišiel. Przyszedł rano. Pozrel na prístroje. Popatrzył na te urządzenia. Widział, że wszystko w porządku. Widział, że wszystko jest w porządku. No, ako sa máte, pán Barkovci? Ja mówię, jak się, pyta się lekarz, jak się pan ma, pani Barkovci? A ja mówię, pan doktor, bardzo dobrze. Panie doktorze, bardzo dobrze się czuję. On sa tak nagniewał. Tak się rozgniewał. Mówi, poczujecie, co się tu dzieje? Słyszysz, co się tu dzieje? Każdy tu narzeka. Każdy tu narzeka. Każdy tu płacze. Każdy płacze. Każdy woła o pomoc. Każdy woła o pomoc. A ty się uśmiechasz jak słoneczko na gnoj. A ty uśmiechasz się jak słońce do... Gnoja. Gnoju. A mówię, co? Kiedy za dobre ci? No ale co kiedy się dobrze czuję, mam narzekać? A on mówi, ako sa możesz dobre cítiť, ty masz krojenú hlavu. Jak możesz się czuć dobrze, jak masz całą głowę wyciętą? Ja sa dobre cítiť. Dobrze się czuję. No tak to wyskúšame. No to wypróbujemy to. Tak mi strzył tak to ruki. Podał mi ręce do mnie na łóżku. A mówi, stlacz mi prsty, ale mlaże. Ściśnij mi dłonie, jak tylko potrafisz. A ja mu mówię, pan doktor, jak ja wam ściśnię prsty, tak jak mlaże. Ja mówię, panie doktorze, jak ja panu ściśnię ręce tak, jak ja potrafię, tak ty już operować nie to ty już nie będziesz operował. Co sa ty starasz o mnie? Co ty się o mnie martwisz? Urob to, co są ci chodzi. Zrób to, co ci powiedziałem. Tak są si myślał. Ja muszę mieć rozum. Ja sobie myślę, to chociaż ja muszę mieć rozum. Tak, som mu chytil ruky. Chwyciłem jego ręce. Ale on nie wiedział, że ja som bol blacharz a strihal som plechy na auto. On nie wiedział tego, że kiedyś byłem blacharzem i ciąłem blachy, żeby naprawiać samochody. A ja som mal taki silny stisk ruki. Ja miałem taki uścisk mocny w dłoni. Wycwiczone, lebo te nożnice, kiedy mi strinacie, to jest, proste to są swady, to jest siła. No, miałem wyćwiczone ręce, no bo te nożyce wyćwiczyły moje mięśnie, to jest siła. Tak som sa mu chytil tie ruky. Chwyciłem jego ręce. A pozeral som sa mu na oči. Patrzę w jego oczy. Kiedy mu już oczy wyliezały. I kiedy już mu oczy wyszły. Tak skrikol, dosť, dosť, dosť. To wykrzyknął, dosyć, dosyć. Tak som pustil. Puściłem. Mówi, pan Barkovci. Mówię, panie Barkovci. Ja tomu nie rozumiem. Ja tego nie rozumiem. Ty jesteś zupełnie zdrowy. Pan jest zupełnie zdrowy. Wy nie macie zwiększony tlak. Nie masz podniesionego ciśnienia. Tak jakbyśmy cię w ogóle nie operowali. Jesteś zdrowy. Jesteś zdrowy. I możecie iść do domu. Możesz iść do domu. Zajutro możecie iść do domu. Jutro możesz iść do domu.
Tak wołam Zuzkę. Zadzwoniłem do Zuzki, do mojej małżonki. A mówię, Zuzka moja, Zuzka, posielają ma domu. Wypuszczają mnie do domu. Co, do domu? Wszak tam si mal być aspoň 2 tygodnie. Miałeś tam być chociaż 2 tygodnie. A ty już 4 dzień mi wołasz, że masz iść do domu. W czwartego dnia dzwonisz, że masz iść do domu? A mówię, proste... Ma posielają. No po prostu wypuszczają mnie do domu. A co si wyparacił? Coś narobił. Ale nic o mnie wyparacił. Nic nie narobiłem. A si zapytał domu. To prosiłeś, żeby cię puścili do domu. Nie prosiłem, żeby mnie puścili. Oni mnie wysyłają do domu. Nie mogła zrozumieć, że mnie wysyłają do domu. Ale nikt nie wiedział, co mi powiedział Pan Jezus. Ale nikt nie wiedział, co Pan Jezus mi powiedział. Że uzdrowił są cię. Uzdrowiłem cię. Bracia, siostry, je to już 12 roku. Bracia, siostry, minęło 12 lat od wtedy. A ja od tebi... Są zupełnie zdrowy. Od wtedy jestem zupełnie zdrowy. Tylko Bożego dzieła Pan zwerzył na mnie. Tyle Bożego dzieła Pan Bóg mi powierzył. Setki ludzi mogłem usługiwać do uwolnienia. Tysiące godzin są strawił na modlitwach. Tysiące godzin spędziłem na modlitwach. Ja jestem zdrowy. Ale jestem zdrowy. Prečo vám tento príbeh hovorím? Dlaczego vám tą historię opowiedziałem? Zaczęło to moim hriechom. Bo to się zaczęło od mojego grzechu. A pokračovalo to záchranou Pána Ježiša. A było kontynuacja, to był ratunek Pana Jezusa. Mój hriech bol to, že som moja pycha mi hovorila, prečo? Moim grzechem było to, že moja pycha mówiła, dlaczego? Ale ja som wiedział dlaczego, len moja pycha by to nie dovolila pokopić. Ja wiedziałem dlaczego, tylko moja pycha nie pozwalała mi tego zrozumieć. A zaczął mi rosnąć rożek. I zaczął mi rosnąć rożek. A teraz mam tu taką wielką umelą w mózgu. I tam mam taki implant włożony. A nikt nie widzi, że... I nikt nie widzi tego, że cokolwiek tam mam. Widzicie? Pan Bóg jest dobry. Widzicie, Pan Bóg jest dobry. Len prosím vás, bratia, siostry. Ale proszę was, bracia i siostry. Ak milujete život, jeżeli kochacie życie, tak milujcie aj słowo Pana Jezusa. To kochajcie też słowo Pana Jezusa. Lebo słowa Pana Jezusa nas oslobodzujú. Bo słowa Pana Jezusa, one nas uwalniają. Słowa Pana Jezusa nas uzdrawiają. Słowa Pana Jezusa, one nas uzdrawiają. A słowa Pana Jezusa nam dawają żywot. I słowa Pana Jezusa przynoszą nam życie. Mnohí ľudia by chceli len jednu modlitbu, aby boli uzdravení. Wielu ludzi chciałoby tylko jednej modlitwy, żeby być uzdrowionym. Ale vo svojich hlavách nie sú ochotní zmeniť to, že chcú odpustiť. Ale v svojich głowach nie chcą tego zmienić, żeby przebaczyć. Nie chcú zmeniť svoje myslenie. Nie chcą zmienić swojego myślenia. Całe życie noszą w sobie nieprzebaczenie. Gorycz. Gniew. Rewanżizm. Chcieliby się zrewanżować. Nienawiść. A potem są chorzy. A później są chorzy. Lebo toto negatywne myślenie wywoływa w ciele choroby. No bo to negatywne myślenie powoduje choroby w organizmie. Dlatego wam mówił to swoje osobne świadectwo. Dlatego podzieliłem się z wami tymi osobistymi świadectwami. Abyście pochopili. Żebyście zrozumieli. Że choroby nie tak przyjdą na człowieka, że Pan Bóg tam chore widzi, siadnie do worka. Że choroby nie przychodzą w ten sposób, że Pan Bóg gdzieś tam u góry włoży rękę do worka. A tam są wszelkie choroby. Tam są wszelkiego rodzaju choroby. Chodzi to tam na ziemię. Rzuci to na ziemię. A komu za ujdzie? Co? Na kogo wypadnie, na tego bęc. Tak to nie wiem. Tak to nie działa. Ale choroby si nawodzimy sami. Choroby ściągamy na siebie sami. Swoim niesprawnym myśleniem. Swoim niewłaściwym myśleniem. Dlatego mówi Pan Jezus. Posyła uczniów do miast a miasteczek. Kiedy wysyła swoich uczniów do miast i miasteczek. A mówi. I mówi. Czyńcie pokanie. Pokutujcie. Zmieńcie swoje myślenie. Lebo sa przybliżyło niebieskie królestwo. Bo przybliżyło się królestwo niebieskie. A ja wam zwestuję w imieniu Pana Jezusa. A ja wam głoszę w imieniu Pana Jezusa. Czyńcie pokanie. Pokutujcie.
Lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Bo priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Do celého vašeho regionu. Pripravte sa na budúci, na budúce dni. Przygotujcie się na nadchodzące dni. Očistite svoje srdcia grešnice. Očistite svoje srdca grešnici. Zmeňte svoje myslenie, ktorý špatne myslí. Zmeňte svoje myšlenie, vy, ktorí zle myslíte. Volajte k Bohu, aby zmenil vaše charakter. Volajte do Boga, żeby vaše charaktery zmienił. Proście Pana Boga, żeby z was uczynił swoje sługi. Pretože tento národ váš potrebuje vás všetkých. Bo váš národ potrebuje vás všetkých. Aj teba tam vzadu. Tebe tež tam z tyłu. Aj teba potrebuje. Również ciebie potrzebuje. Otvor svoje srdce. Otvúš svoje srdce. Boh je Bohom zázraku. Bůh je Bogiem cudu. Ja som videl veľké divy. Videl veľké cuda. Videl som, keď hluchí počuli. Widziałem głuchych, którzy słyszeli. Ludzi, którzy powstali z wozyczką. Widziałem ludzi, którzy z wózków inwalidzkich powstawali. Ja ani som nie powiedział temu człowieku, wstań w imieniu Pana Jezusa. Ja nie powiedziałem nawet do tego człowieka, wstań w imieniu Pana Jezusa. Ja mu powiedział tylko. Powiedziałem mu tylko tyle. Ty napełnij słowo Pana Jezusa, co ci teraz było zwiastowane. Wypełnij słowo Pana Jezusa, które teraz ci było głoszone. A on napełni swoje słowo w twoim życiu. A on wypełni swoje słowo w twoim życiu. Odwróciliśmy się z manżelką i szliśmy precz. Odwróciliśmy się z żoną i pojechaliśmy. A on takim odhodlaniem uwierzył. I on tak nieprawdopodobnie uwierzył, że kiedyśmy przeszli kilka kroków, on wyskoczył z wozyczka. Że jak tylko kilka kroków zrobiliśmy, to on wyskoczył z tego swojego wózka. A do wtedy go tak wysypali z wozyczka do postele, a z postele go zgulali na wózek. A do tej pory tylko zrzucali go z tego wózka do łóżka i z łóżka na wózek. Widzieliśmy niemych mówić. Widzieliśmy niemych, którzy mówią wielu. A ty to niemi mówią ja do dnia. I ci niemi mówią do dzisiaj. Nie tylko coś powiedzieli. Jedna matka mi potem poslala odkaz, że brat Markocy, ale już ten mój syn, który był niemy, już aj wiele rozprawa. I jedna matka posłała mi wiadomość, ten mój syn, który był niemy, już teraz tak dużo mówi. A ja sobie powiedział, skóz ty buď 10 roków. Nie ma. Ja mówię do niej, spróbuj ty 10 lat nie mówić. A potem, kiedy sa ti po 10 rokoch otworzy język, ja będę się dziwać, że kolko będziesz ty rozmawiać. Ja mówię, a jak po 10 latach twój język się rozwiąże, to ja chcę widzieć, ile ty będziesz mówić. Nasz Bóg jest Bóg zázraku. Nasz Bóg jest Bogiem cudów. A Bóg cię potrzebuje. Bóg cię potrzebuje. Aj ciebie. I ciebie. Aj ciebie. I ciebie. Aj ciebie. I ciebie. Aj ciebie. I ciebie. Si mu drahý v jeho. Jesteś cenny w jego oczach. Si drahá v jeho. Jesteś cenna w jego oczach. Bóg cię potrzebuje. Bóg cię potrzebuje. Wspomnijcie si, jak posłał swoich uczniów. Przypomnijcie sobie, jak swoich uczniów posłał. Do miasta. Do miasta. A oni znajdziecie osła uwiązanego. I powiedział, tam znajdziecie uwiązanego osła. Rozwiążcie go. Rozwiążcie go. A przynieście go ku mnie. I przyprowadźcie go do mnie. A kiedy samo was będą pytać. A kiedy was będą pytać. Że na co odwiązuje. Dlaczego odwiązuje. Wiecie tego osła? Tak im powiedzcie, Pan go potrzebuje. To powiedzcie mu, Pan go potrzebuje. Pan cię potrzebuje. Pan cię potrzebuje. Pan ma posłał do tego miasta. I Pan Jezus posłał mnie do tego miasta, żebym rozwiązał to, co jest związane. Abyśom cię przywiódł Panu. Żeby cię przyprowadzić do Pana Jezusa. Żebyś przeżył Jego dotknięcie. Zażył, że On cię potrzebuje. Żebyś przeżył to, że On cię potrzebuje. Ja nie przyjechałem tu, żeby się chwalić i pokazywać, jaki jest brat Barkocy. A chcecie widzieć biednego człowieka, tak zapozrite na mnie. Jeżeli chcecie biednego człowieka widzieć, to popatrzcie na mnie. Ale jak chcecie widzieć człowieka, którego Bóg używa. Ale jak chcecie zobaczyć człowieka, którego Bóg używa. Z jego miłości. Z jego łaski. A z jego woli. I z jego woli. Tak też go macie przed sobą. Też go macie przed sobą. Sława Bogu. Chwała Bogu. A nie preto, żeby som bol lepszy od kogokolwiek z was. I nie dlatego, że jestem lepszy od kogokolwiek z was. Ale preto. Ale dlatego. Że
Moje okolie ma potrzebuje. Bo moje otoczenie mnie potrzebuje. A tu na tomto mieście. I tu w tym mieście. Będziecie prestować tuto modlitwę. Będziecie powiększać tą kaplicę. Nie wystarczy wam to miejsce. Będą zastępy przychodzić. Zastępy będą przychodzić. Będziecie płakać z płaczącymi. Będziecie płakać z płaczącymi. Będziecie się radować z tymi, którzy się radują. Wyhlasować nadziej beznadziejnym. Będziecie tym w beznadziei głosić nadzieję. Będziecie głosić smutnym radosną sprawę. Smutnym powiecie radosną nowinę. A powiązanych będziecie rozwiązywać. A tych związanych będziecie rozwiązywać. A ukaże się sława Boża. I objawi się chwała Boża. A jego sława. I jego chwała. Trwa aż na wieki. Trwa aż na wieki. Halleluja. Halleluja. Bądźcie pożegnani. Bądźcie błogosławieni. Tak to mówi Duch Święty. Tak mówi Duch Święty. Ja znam swoje myślenki o was. Ja wiem, jakie mam myśli o was. Że są to myślenki na dobre. To są myśli o dobrem. Aby som was zbudował, a nie zburzył. Żeby was zbudować, a nie zburzyć. Aby som was zasadził, a nie wyplenić. Żeby was zasadzić, a nie wykorzenić. Aby som vám dal pożegnaną budúcnosť. Aby wam dać błogosławioną przyszłość. Wam i waszym dzieciom. Wam i waszym dzieciom. Zwestuję wam nowy żywot. Głoszę wam nowe życie. Zwestuję wam nowe obdobie. Ogłaszam wam nowy czas, nowy okres. A to jest rok miłości. To jest rok łaski. Posłał som medzi was rok miłości. Posłałem między was rok łaski. A využite ten rok. Wykorzystajcie ten rok. Lebo dzień za dniem beży. Bo dzień biegnie za dniem. Przyjdzie czas. Przyjdzie taki czas. Kiedy nie będzie nikt już móc pracować. Kiedy już nikt nie będzie mógł pracować. Przyjdzie noc. A już nikt nie będzie pracował. I już nikt nie będzie pracował. Ale teraz jest dzień. Ale teraz jest dzień. Ja cię powołałam. Ja powołuję tak cię. Mówi Duch Święty. Tak mówi Duch Święty. Prawie ciebie. Właśnie ciebie. Ty, który si myślisz, że najmniej to idzie k ciebie to słowo. Ty, który myślisz, że najmniej do ciebie to prawie dotyczy. O ciebie mam największy za. Właśnie o ciebie mam największe zainteresowanie. Preto, że wiem. Dlatego, że wiem. Jakie są moje plany z tobą. Jakie są moje plany z tobą. Uwierz mi. A ja będę z tobą. A ja będę z tobą. Po wszystkie dni twojego życia. Nigdy cię nie opuszczę. Nigdy cię nie opuszczę. A będę z tobą. I będę z tobą. Aż do skonania świata. Aż do skończenia świata. A potem przyjdzie moja odpłata. A potem przyjdzie moja nagroda. A nie będę mieszkać. I nie opóźnij się. Odpłacił każdemu. Żeby wynagrodzić każdemu. Komu aki był skutok? Każdemu według jego uczynków. Nie bój się. Nie bój się. Odpuszczam twoje grzechy. Wybaczam twoje grzechy. A na twoją nieprawość nie wspomnę. Twojej nieprawości już nigdy nie wspomnę. Na Robinson chodził każdy twój grzech. W głębokości morskiej wrzuciłem każdy twój grzech. Ludzie cię zaradzili. Ludzie cię zaradzili między złymi. Oni cię postawili między złymi ludźmi. Ale ja sam cię zaradził między moim lud. Ale ja postawiłem cię między moim ludem. Mój si ty. Jesteś mój. Ja sam cię dzisiaj cię spłodziłem do nowego życia. Chodź i naśladuj ja mnie, a ja będę z tobą. Nigdy cię nie opuszczę. Podnoszę cię z gnoju do góry. A dam ci czyste serce. Dam ci czyste serce. Dam ci czyste ruchu. Dam ci czystą szatę. A dam ci niebieską woń. I to, tą woń niebiańską. Do twoich słów. W twoje słowa. Kiedy otworzysz swoje usta. Kiedy swoje usta otworzysz. Ludzie odczują. Woń Królestwa. Woń, zapach Bożego Lebo Królestwa. Usta Pana Jezusa. Bo usta Pana Jezusa mówili. Mówiły. Amen. Amen. Dziękuję wam za pozornosć. Dziękuję za waszą uwagę.